Kolejny pojedynek Watching Championship Series Leipzig. Mamy wznowienie z replaya. Panie, ale poszło, ale dali do pieca. Chwilę się upewnię, czy wszystko jest ok ustawione, chyba tak. Jest, Zuniu. No dobrze, mieliśmy wznowienie z powtórki. Tutaj tego początku nie było, ale żeby wam streścić, Jon Snow rozpoczął od spawning pula. Następnie no, przyszedł tutaj tymi 6 zerlingami, no i w tym momencie troszeczkę opóźnił właśnie budowę tej ekspansji. No nawet z takim właśnie w miarę dobrym skutkiem. Z tego co pamiętam, Jon Snow ogólnie prowadzi 1-0, także to też poprawimy. No i na spokojnie Raze będzie wznawiać jej budowę. Tutaj widzę, że też chyba Starport był przez chwileczkę niebudowany, albo może mi się wydaje. Ekstraktor już tutaj obsadzony przez wyłącznie jedną dronę. No w miarę standardowa gra przy, za wyjątkiem właśnie tej wczesnej presji. No ale straty nie są jakieś druzgocące, tylko to jest też kwestia tego, co tutaj widać, a czego nie widać. Nie widać tego, że właśnie Command Center został opóźniony, więc teoretycznie, no praktycznie też Raze będzie mieć mniej surowców niż... Co? Aha, żeby zniszczyć Overlorda. No to powiem wam... Okej. No w sumie można, ale nie wiem, czy to nie jest kolejne jakieś takie opóźnienie. Ale czy może i warto, wiecie co? Zobaczcie, bo on ma supply. Ej, to nie jest głupie. To jest nawet mądre. No to spoko, nawet mi podoba. Okej. Podoba mi się nawet. Żeby zniszczyć tego Overlorda. Tutaj zerk ma supply bloka, tego spowalnia, no. Okej. Dobra. Fajny pomysł w sumie. Taki, wiecie, nie wiadomo, czy to jest taka super decyzja, czy też nie, ale myślę, że było w porządku. No i powolutku oczywiście Terran wychodzi już na atak. Zerk jeszcze nie wie, co się dzieje za bardzo. Bo przecież jego Overlord został z... On nawet nie zauważy, co się zbliża do jego trzeciej bazy. Chociaż i tak robi zerglingi. Na 32 dronach już zerglinguje i to intensywnie. No nie idzie to chyba pomyśleć Jon Snowa. Ale z drugiej strony ma też kilka królowych, więc chyba będzie mógł się... O, te zery, to no, no nie, no wymusił strzał z miny, czemu go Raze nie wykopał, jak progamer rasowy. Mimo wszystko Hatcherka mocno poraniona, no ale czy uda się to zniszczyć? Wydaje mi się, że nie, zwłaszcza, że Bane już się powolutku kończył, za chwileczkę Bane pojawić się na ekranie, no już nawet pierwsze dwa od góry. No bez szału. Wycofanie Raze'a. No i teraz oczywiście poczeka na kolejne heliony, no i znowu zwerwał leniwca, bo jest w drużynie leniwiec, hehe. Będzie oczywiście atakować bazę swojego przeciwnika, będą banshee, będą heliony, będzie niewidzialność, będzie agresja, ale w tym momencie Jon Snow wychodzi ze śniegu i już cieplą mieczem kilka SCV. O, a tutaj, ach, tu jest Liberator, nice, naprawdę nice, bo to odciąga uwagę, to zmusza część królowych do tego, żeby była w innym miejscu niż może chciałby tego. O, ale teraz ładne szpagaty, chociaż też nie wiem, czy do końca takie skuteczne. No i kontynuuje tę agresję Raze, ale jednak nie przedobrze się do końca. W ogóle te zorgingi to jeszcze przez dłuższą chwilę były. 8 SCV za 6 dron póki co. No ale zauważalnie większe, okej, straty są w miarę porównywalne. Okej. Trzecia baza chyba za niedługo, o właśnie. Jak nazywał, jakby słyszał. Jakbym był tym trenerem terańskim. Powolutku, kolejny push chyba będzie się pojawiać, ale oczywiście to już nie powinno to zrobić tak dużo. Są Bane'y, ale tylko dwa. No, dwa Bane'y to nie za dużo, za chwileczkę zapewne zrobi kolejne Jon Snow. No ale właśnie, czy to nie będzie za późno? No, miałem wrażenie, że gdyby tutaj Jon Snow przez chwilę nie patrzył, straciłby te zerglingi, to w zasadzie byłoby pozamiatane. W tym momencie, o, Banshee na cloaku. O, synu. No ale gdzie w hoczerkę, no gdzie? Normalnie po dronach bij, spokojnie. Salwami. Od frontu oczywiście helmat, ładny szpagat. Gnezja, Raze'a, zobaczcie, znowu rozdziela armię, ależ on to klika, no jak on to fantastycznie wyklika, no i teraz z powrotem usiadł na królowych, atakuje te, które ma dużo energii, no ale mimo wszystko inne też ją leczą, tutaj w naturalu jest też Haras Banshee, hold position synu, no jedziesz od frontu, no wjeżdżaj, te drony tylko czeka, no nie, jednak chyba lepiej nie, no i Banshee wylatuje z powrotem w kierunku, tu nie wiadomo czego, no i teraz kwestia tego, co chce zrobić Raze, czy jeszcze przydusić, jeszcze dalej dojechać, znaleźć jakieś ukryte, przejeżdżające drony, tak, będzie wjeżdżać, zero litości. Dwa Bane? Znowu tylko dwa Bane, no jaka bida.
Już się przerzuca na suchary, już ten chleb w starej szafce schowany, ten taki waza to chyba jest. Taki wiecie, nie smakuje to najlepiej. Już na to się przerzuca Jon Snow, nie ma po prostu pieniędzy. No i jedziemy. Atak na UG. Banshee nawet od frontu będą atakować, co nie jest w sumie głupie, no ale tutaj jest też dużo królowych. No i dobra, zobaczmy rozdzielenie, jest trochę więcej bieników ze strony Jona. No, Jonie, jak się rozdzielisz? Nie najgorzej. No, nawet ładna obrona, no naprawdę. Tak ledwo, bo ledwo, ale w sumie to się idealnie obroni Jon Snow na ten moment. Bardzo dobrze. Rejs tymczasem trzecia baza. No i będzie za chwileczkę pewnie przechodzić w jakąś grę makro. Kontratak z Erlingami już się odbywa. Oraz rozszyw creepu też w miarę przyzwoity. No i powolutku będzie oczywiście i jeden i drugi zbroić się w jakieś dalsze jednostki, no bo tutaj według mnie do niczego specjalnego nie dojdzie. Aczkolwiek bardzo ładne przechwycenie tego cyklona przez Jona. No i Hydraden też zagrany. O, będzie grać... pięć fabryk już, no to jedziemy. Z tak zwanym mechem. Banshee widzę, że cały czas kontrolują mapę. W sumie to jedna Banshee chyba. Dokładnie. Powoli z prawej strony mapy. Środkiem tutaj ten jeden Merrick będzie sprawdzać, coś biegnie w jego kierunku. No ale to jest taki moment gry, w którym za bardzo nie musi się przejmować teren, że coś mu zagraża. Raczej to on jest agresorem, zresztą sami widzicie. To są dwa czołgi, dwa heliony w każdym z tych medivaków. To jest jakiś taki tutaj zamiar. Tutaj w ogóle można by fajnie jeden czołg chyba wyładować. No ale to takie, wiecie, sztuka dla sztuki troszeczkę, bo i tak królowa podejdzie ciepnie i nie będzie tego czołgu. Okej. Okej. No to takie jest nie najgorsze, muszę przyznać. Zwłaszcza jak się uda te haczerki. O, tutaj pięknie się udało anulować. Dobrze. No ale tutaj jednak zabrakło pary. Chwilę, bo to są... Aha, bo teraz Hellbat... Bo Hellbat zajmuje dwa miejsca, Hellion zajmuje Hellbat zajmuje cztery miejsca, Hellion zajmuje dwa miejsca. Byłem zdziwiony trochę medivakami. No ale czołgi, jak widzicie, najważniejsze uratowane i już odlatują. Banshee cały czas nieużywana. No powinna tutaj na hold position stanąć i może by coś ustrzeliła ciekawego. Jakoś drony, dwie albo trzy. Dobra zabudowa Raze'a w trzeciej bazie, żeby tutaj nic mu nie podeszło. No ciekawie mnie właśnie, już chyba widać nawet. Bo tak się zastanawiałem, czy Jon przeatakuje mecha Raze'a jakimś właśnie atak Hydra, Overlord w stylu Elazera, czy też może pójdzie w inne coś. No jednak to będzie to inne coś, czyli no prawdopodobnie ultraliski za nie. Chociaż nie, co ja mówię, jakie ultraliski? Właśnie, Spire, bardziej o tych Broodlordach myślałem. Będą, myślę, lepsze, no ale to też kwestia tego, ile wikingów, jak będzie to ustawione. No i powolutku Jon kontroluje mapę. Jak widzicie, bardzo ładnie jest porozstawiany tutaj przy Xel'Naze. No może jeszcze tu jakiś Overlord, żeby mieć tę 100% wizję. No dół mapy troszeczkę kuleje, ale myślę, że za chwileczkę o to zadba. Póki co to jedynie te zerlingi ostrzegają przed jakimiś wylotami. O, tutaj widzę, że drona padła przed sekundką. RIP. Za moment kolejna drona gdzieś tutaj, nie? Jednak chyba nie. Aha, najpierw banda, tak. Najpierw trzeba się zatroszczyć. Teraz powolutku wyślę sobie dronę, jak mi się to podoba. Powolutku. Nie śpieszę się, to jest StarCraft. Oni tylko ponad 300 akcji na minutę czy 400 robią. Nie śpieszy się. Wikingami trochę kluczy rejs po mapie. Przydałoby się oczywiście przejąć jedną czy drugą. Już jedzie. To jest ciekawy timing. Jeszcze oczywiście szybkość transformacji do Helionów, Wikingów, Tora i chyba do tej czwartej rzeczy też. Chlebata prawdopodobnie. Jedziemy, let's go. Zobaczymy, jak dużo będzie w stanie zrobić takim atakiem Terran. Oczywiście potencjał jest spory, bo tutaj za bardzo nie ma, z tego co widziałem, Broodlordów ani ultralisków, ale są Vipery, to warto zauważyć. Ale one się dopiero ładują, no więc tutaj te czołgi mogą sporo zrobić, no ale też głowa, tutaj musi naprawdę dobrze rejs to rozplanować. Bo jeżeli znowu te czołgi będą tak mocno ściśnięte, to jest jedna, druga, trzecia chmura, może czwarta, i one będą wyłączone z bitwy, jak te Bane'y. No, panie progamerze, chcę powiedzieć, dobrze.
ogarnął sobie. No dobra, nieważne. Wróćmy do naszej zabawy z główną armią. Zajmijmy się tym, co ważne. O, ale kurczę, no, o właśnie o to chodzi, żeby tak jeszcze bardziej te czołgi. No może tutaj na niektóre dwa da się naraz rzucić Blinding Cloud, ale i tak jest całkiem nieźle, no naprawdę. Teraz jestem ciekawy, jak ta bitwa się potoczy. Helbaty z prawej strony kupują czas, żeby ta prawa flanka nic nie robiła. Tutaj od góry te, ładnie. Póki co Taran sobie radzi, ale chyba i tak, jednak i tak za dużo. Jednak i tak dał radę, no jednak Hydra to jest Hydra. Przejechał po wszystkim, mimo że było, widzę nawet plus 3 u Terrana, chyba że dopiero przed chwilą się zakończyło. No i tutaj bardzo przytomnie, bardzo dobrze Johnstone robi creep tumory też, tak żeby jak najdalej ten creep był rozsiany. Heliony Raiza robił mały rajd, ale nie wiadomo, czy cokolwiek tutaj ugrają. No to jest to zakopanie w piachu na rajdzie Dakar po 2 km. W dodatku z jakimś małym zapłonem, ale jakoś tam dronkę widzę, że spaliły. Dobra, co my tu mamy? 74, 73, jeżeli chodzi o jednostki zbierające. No idą tak w miarę równo. Ulepszeniowo nie wygląda to źle u Terrana, aczkolwiek... Co? On miał dwie armory i ta drobił tylko z jednej ulepszenia? No to tak właśnie. Bez szał. A, teraz robi może... Zrobię drugą armory, żeby robić ulepszenia dla latających tam, załóżmy, wikingów i liberatorów. Okay. Mały drop torem. Głos nie jest zmęczony. Głos jest w miarę przyciszony, żeby nie obudzić 15 osób w bloku jednocześnie. Na godzinie 10 chyba. No ja bym tutaj w Bane'y zmienił. Chociaż nie, jakie Bane'y. Kurczę, to mądry ten Siege Chunk też, tylko no wiadomo, że to zwiększa główny limit armii. No ale... Przed Baningami w miarę ochroni, chyba że też je lepiej zerg wyślę do takiego ataku. Wystarczy po prostu osobno w miarę te Bane'y wysłać. Wiadomo, że nie w odstępach są minuty, ale... Jednak osobno troszeczkę. No i teraz Thor robi ciekawą robotę. Co to jest za sposób harasu? Znaczy takie rzeczy też widywałem, no ale to tak bardziej taki timing dwoma torami w 8 minucie, no to wtedy. No dobra, będzie gumka. Dawaj, zagumkuj. Gumknij mu. Abduct. No i dobra, pociągnięty. Kolejne wyjście Terrana, tym razem już z wikingami. Dowiem się, że Rejs tak z zborem maniaka klika, zaznacza wikingi, klika prawym na Tora i dlatego one tak za nim cały czas lecą. W ten sposób można trzymać się oczywiście je z tyłu, zarówno wikingi, jak i liberatory, albo na przykład jakiegoś obserwatora, czy mothershipa nawet. Są różne pomysły, wszystko można, wszystko. Na środku mapy race. No, o! 15.30, żeby Resume from Replay zrobić. Co się wydarzyło? Race widzę, że znowu ma problemy. A w ogóle te problemy ustały, ale tylko na chwilę. Dziwne, nie? Czyli będzie chyba drugi Resume from Replay, ale tym razem już nie przerwę nagrania. Chyba, że to ja jestem zdropowany, ale widzę, że no nie, no umie. Nie, no umie jest igła, pani igła. Komputerek idealnie śmiga, internet też. Widzę, że chłopaki nie wzruszyły, nie wyłożone. O, coś przelagowało, tam 10 sekund, nic się nie... Spoko, gramy dalej. O, halo, Rejs, żyjesz? Rejs? A, dobra, żyje, dobrze. Ogarniam. Panie, kieruję tą armią, ale gdzie ja idę? Na środek creepa idę. A tutaj już obrzydliwa armia zergowska. Są Broodlordy sztuk 9, Vipery sztuk 2. No, trochę Hydri i całej reszty. A w sumie to pokażmy te liczby. Utorona skomplikowanie armii nie jest może zbyt duże, ale jak już potężne. Jak te ulepszenia wyglądają, no nie najgorzej u... Terrana, ale trochę dziwne, że zerk jeszcze nie ma plus 3, bo to się ten... Wow! Czy ten mech dał rady? Nie, mech nie dał rady. Jeszcze od tyłu dwa tory starają się ładować. No ale to miejsce było fatalne do bitwy według mnie. I też trochę nierozłożony ten Terran. No tak zrobił armię, poleciał na Heina. Ale wiadomo, jak się takie imprezy kończą, jak lecimy na Heina, to jest szybki koniec niestety. I tak samo szybko jak zrobił tę armię, tak szybko ją stracił. No a teraz będzie musiał oczywiście robić kolejną. O, można żygać w górę. Nie wiedziałem. W górę i jeszcze pod wiatr najlepiej, no to już będzie najlepsze. Okej, okay. Nie wiedziałem, że to jest możliwe. Ej, ale to wtedy zasięg koruptorom się zwiększa, to bo to jednak żugają coraz dalej, żeby zniszczyć taką bazę? Ciekawe, nie wiedziałem w ogóle. Trochę no dziwne, ale no okej. Okay. No, oczywiście Johnstone uskrzydlony całą sytuacją. Już przeatakuje, już Bane'y turlają się.
no ale na ten moment nie połączyły się z niczym sensownym, także John przechodzi na prawą stronę mapy, zniechęcony troszeczkę. Widzę, że Command Center jednak się utrzymał przy życiu. Można by Broodlordy zagrać, kolejne, chociaż nie wiem, czy chcę je za bardzo robić, bo pewnie jakieś wikingi tutaj są robione. Aha, no tutaj właśnie Broodlord a propos padł. Zero kontrataków ze strony Raiza, niezbyt ciekawie. Kilka helionów powinien wycofać właśnie. No i tutaj mała wymiana pod planetarką, ale oczywiście do niczego większego wyjść nie może, bo no ona będzie reperowana. Ultralisku, Caitinus Plating, ulepszenia, zakupywanie. Idzie twardo, no ładnie John tutaj, tu zaekspował, tam zaekspował, no zależy mu. Zależy mu, żeby awansować do dalszej fazy turnieju, zagrać w ćwierćfinałach jutro. W sumie to może, nie, to już jutro będzie. To już będzie jutro, tak pewnie też godzina pierwsza w nocy mniej więcej. Małe przegrupowanie Johna, podładowanie baterii Viperów i już z werwą rusza. Tu niby werwą, ale w sumie się kręci w szaremblu póki co. Jak jakiś pingwin. Chyba będzie za chwileczkę podchodzić. Dobra, tylko więcej baz, więcej panie. Za mało jest, nieważne, że tu w ogóle nawet nie wstawię. Więcej baz, pań. Jeszcze tu zajmij. I tutaj ma nerhacza i tu jeszcze. No ma nadwyżkę, to z bogatego to stać. Ej, no, zrobił sporo armię znowu Raiz, tylko że... No cały czas te batalie przegrywał. Ej, ale w sumie ultraliski są trochę słabe, tak mówiąc absolutnie szczerze na takiego mecha. No chyba, że oślepienia będą dobre, no to wtedy to może wszystko zmienić oczywiście. O, to... O, właśnie. No chyba, że wyciągniemy wszystkie tory i je pożaremy armią zergowską. No teraz właśnie, rozstawione czołgi. Ale nie wszystkie, no serio, nie wszystkie. No taka znowu ta bitwa nieidealna, ale w sumie wystarczyło. Ty on stracił Vipery. Kontra i może być pozamiatany. Tylko teren oczywiście musi dosyłać na bieżąco armię. No, jeszcze chyba nie jest to koniec. Oj, to będzie trudna noc. Trudna noc, panie komentarzu. Nie no, ładnie poszło, naprawdę. 200 limitu u Johna. Oczywiście momentalnie się remaksuje na ultraliskach. No ale jeżeli Raiz zrobi dużo siege tanków, to one sobie radzą z ultraliskami. Względnie, naprawdę. To trzeba tego dużo mieć, no wiadomo. Im więcej czołgów, tym lepiej. Chyba, że przeciwnik ma Masmutaliska. Właśnie, a propos Masmutalisk, to mógłby tutaj też tym wygrać Johnson przed chwilą, jakby to zagrał. Zresztą ulepszenia ma to jest... A nie, on ma plus 2 do latających. To mógłby tak zagrać. No ale jego wybór, żeby pójść w ultry jednak. O, tutaj Tor Elga. No pięknie, Tor złapany, za darmo w zasadzie. No ho. No dobra, taka mały przestój, żeby złapać oddech. Momencik, Raiz potrzebuje. O, już się zresetował licznik. Dłuższą chwilę to trwało. W ogóle 3 weta są potrzebne, żeby go wyrzucić z gry. Czy wy kliknęlibyście, żeby go zdropować, czy nie? Mówcie. No za te 3 minuty zobaczę. Widać, że mamy... No serio? No nie w takim momencie, no. No co, 20, dobra. 20 minuta chyba jakaś tam 5 sekunda, coś takiego. Idź pan wrzuć w to kariery, bo zaraz zasnę. No dobra, już chyba opanowali sztukę recover from the tam game, recover game. Nauczyliśmy. Gierczaka, dzięki za followa, witamy. No i za moment, jedziemy dalej. Dobra, sekundka. Musimy ogarnąć ponowne założenie tej gry. Bo no chyba to nie będzie gra. No chociaż nie wiem, może oddam mu grę. Nie wiem, czy oni będą grać dalej. Admin coś spojrzy przychylnym wzrokiem w kierunku Johna. Nie ma Urdi swoją drogą. Nie wykopał bulagi. Legendary Onder. Nie, nie, z chęcią akurat poobczają sobie jakieś różne gry, jakoś ostatnio większą pasję. Jaki hajs. Panie, jakie miliony. To widzisz. Mam rozkminę o 3 w nocy, czy dokończyć kampanię w Spellforce 3, czy może pograć Starcrafta 2. Spellforce 3 coś mi mówi. W dwójkę widziałem, jak ktoś gra. Ale w trójkę jeszcze nie, pewnie coś miary nowego.
No dobra, Race zrobił reconnect. I ciekawe, co się teraz wydarzy. To byłoby świetne nagranie na YouTube, nie? Ten wygrywa, ten się czai, tu kontra, Remax, ła, jednak mech daje radę. I nie wiemy, kto wygrał. Co za emocje. Dobra, Marf, widzę, że niemiecki caster też by chciał zrobić recover. O, dobra, okej. Jon Snow jest w poczekalni. Replay lobby, okej. No dobra, to będziemy chyba wznawiać. Jakby mało tutaj było jakichś takich przestojów, ale no dobra, już niech dociągnie ten race, bo tak głupio, żeby w ostatniej rundzie... Oj, sorry, dawaj, accept. Głupio, żeby w ostatnim momencie, no, tak się to zakończyło. Zwłaszcza, że wszyscy czekają, nie? Wy to już na pewno, oglądający polską audycję. Serio, jestem jedynym, który kastuje te kwalifikacje obecnie. Już wszyscy sobie poszli, został niemiecki caster. 43 widzów, jakiś inny OSC Sports, to chyba angielscy i ja mam 353, nieźle. Serio, ludzie oglądają australijskie kwalifikacje, przecież tam poziom jest jeszcze niższy. No może dobra, może ten prop coś tam czasem gra, no ale pewnie dlatego, że oprawa jest trochę jakaś tam inna pewnie. No dobra, zobaczcie, jak wygląda pasek ładowania, technologia StarCraftowa. I tutaj ktoś by mógł zacząć hejtować. Czemu to tak wolno? Czemu tak wolno? No to dlatego, że dzięki temu, że jest tak wolno, znaczy przez to, że jest tak wolno i dzięki temu replaye bardzo mało ważą w StarCraftie, bo na przykład w innych grach widziałem, że niektóre replaye potrafiły ważyć po kilkadziesiąt megabajtów, jak nie więcej nawet. A w StarCraftie one ważą w zasadzie tak, no, od kilobajtek to się bardziej mierzy. Od kilkudziesięciu, czasem kilkaset, jak jest naprawdę długa gra, to tak z 200 może 300 max. Bo w StarCraftie są zapisywane komendy, jakie gracze wydają. No a komenda to nie jest tam inne coś, tylko to jest komenda, więc to dlatego tak się odtwarza nie za szybko. No ale to wszystko sobie gra przeleci od początku do końca i będzie ok. No raz było, jak teraz robiliśmy te produkcje kwalifikacji do Inter Extreme Master Pyeongchang, tak się wymawia, to koreańskie miasto, podobno. To jedna gra tam trwała chyba z 40-50 minut i ona była wznawiana z replay. Mam wrażenie, że coś wolniej niż powinno to się wznawiało. No dobre 10-15 minut ten replay tak się mielił. Tutaj na szczęście to trochę szybciej pójdzie, bo gra tam no, miała te 20 minut powiedzmy. Parę sekund. Więc no jedziemy, zobaczcie jak ten pasek zsunie. Nima Svendi, witamy na streamie, cześć. To większe emocje niż w pucharze czterech skoczni wczoraj, tak? A co się działo w pucharze czterech skoczni? Nie wiem, czy Stoch czegoś tam nie nawygrywał? Jakaś tam dominacja znowu była? Coś takiego? Dobra, dobranoc Urdi, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Trzeba iść spać. Jak to było, to nie jest dla słabych, ale no zobaczymy, no to będzie ostatnia gra już zapewne i potem lecimy spać czy zamawiać kebaby. Wczoraj stream 11,5 godziny, dzisiaj od 19 do 4, ile to będzie? Nawet nie wiem, 6, 7, 8, 9, 9 póki co godzin, pewnie z 9,5. Nie no, trochę mniej wyjdzie. 9, 10, ale to nawet nie czuję, powiem wam, jak ten stream leci. Tak samo leci, wiecie, ja tylko zmieniam. Marynarki na bluzę, z bluzy na marynarkę, w zależności od tego, czy komentujemy, czy gramy. Fajnie, takie życie mi odpowiada, nawet jak 10 godzin muszę coś ten streamować, znaczy muszę, nie muszę, chcę. Widzę, że nie ma Svendi tutaj, hey guys, witamy. O, dobra, zobaczcie teraz, to wznowienie gry, dawaj na pełny ekran. Zobaczcie, jak inżynierowie z Rafaela zrobili fantastyczne odliczanie, fantastyczne animacje. 20 minuta, widzę, że chłopaki się nie szczypali. Twardo. Ready, 3, 2, 1. Poszli! Ja tutaj tylko szybko wynikło zupełnie w ten sposób. No dobrze, jedziemy dalej. Wznowienie. Aha, zobaczcie jak w ogóle. Co on zrobił? Złożył się, już ucieka. Ty, co to w ogóle ma znaczyć? Ty czemu tak uciekł? Co on streama przejął jakiegoś? Już nie, jednak nie atakujemy? To podejrzany ruch, panie kolego, według mnie. No ale dobra, może... No nie wiem, dziwne to jest, że tak się złożył. Ja bym go tutaj...
No ale dobra, już niech będzie. Jak Jon Snow jest lepszy, to i tak wygra, no ale to było takie... No powiem wam, no, wyszedł na atak, po wznowieniu z replay wrócił, no. Nie, że mu szkalowo nie chcę tutaj siać teorii spiskowych, ale on mógł podejrzeć jakiegoś streama, że jednak coś wygląda tak... Nie za dobrze. Obczaja Helionami, co się dzieje w jednej z baz Jona. Race, nawet zniszczył kilka z nich. Widzę, że Race to tak konsekwentnie już od kilku ładnych pojedynków gra w taki sposób, że ma 50 SCB i rzadko więcej. Znaczy tam w jednym momencie miał 70, ale on ich po prostu nie odbudowuje. Łącznie padły 44, 23 drony. O panie, 200 lingów, 10 królowych. Jedziemy w te liczby. 10 torów, elbatów, miliard, czołgów prawie 20. W jednej grze pamiętam, że też padły z 83 czołgi, ale to akurat w innym turnieju, w innych kwalifikacjach. Od góry też widzę, że Heliony wjeżdżają. Johnstone, no nie wiadomo, czy atakować, czy nie atakować. Nie do końca jest chyba... A, Ultraliska wysłał, no to faktycznie zażegnał sytuację, przecież Heliony są takie, no dość szybkie. A, to spajny tu są, okej. Okay. No to tak w miarę. Nie wiem, John będzie atakować? Serio? Tutaj? Tak patrzę na minimapę, on się tak sposobi do tego. Heliony póki co ładnie sobie to jarają. Jeszcze Ultralisk już nie może między minerałami przechodzić. Jezu, nie, a wykajtował tutaj, się bawi ciuciu babkę, elegancko Race. No i właśnie, takie są konsekwencje wysłania Ultraliska. Już lepiej 3-4 Hydry, a Ultralisk głównej bitwy. No dobra, jednak będzie chyba... No kochany, zbyt mocno ściśnięte są te sieczanki. O wiele bardziej, o wiele bardziej. Co, Stoch wygrał wszystkie? Wszystkie cztery. Może to jakiś skandal jest. Wszystko zmiana, no dobra, to widzę, że jakaś lekka dominacja, taki laser wśród skoczków. Chce przebić Małysza. Na godzinie 6:00 kolejna baza Raze'a. No Stoch to naprawdę się wyskakał teraz. Kolejne podejście Johna do może objęcia jakiejś agresywnej pozycji. Zobaczcie, że Raze już reaguje, już robi tory. W ogóle mądra decyzja Raze'a, żeby tak trochę nie prowokować. Ale kurczę, czemu on nie jest rozłożony? Nie ogarnę. No nie, to chyba będzie miazga. Już oślepiony, przypruszony. I już Bane'y się łączą. Nie no, miazga, pani kolej. Ale czemu tych więcej tych Bane'y kladów nie było? Może Wikingi zniszczyły dość szybko. No nie no, miazga i tak. No kurczę, trochę nie doceniłem Ultralisków. No ale jednak mamy prawilne zakończenie pojedynku. 2-0 dla Jona Snowa. No, całkiem spoko pojedynek. Scarlett się pyta, kiedy będą grupy. Zaraz powinny chyba być, bo to był ostatni pojedynek z tego, co ogarniam, chyba, że mi... A nie, dobra, jest okej, jest dobrze. To zaraz będzie brak, da się zaraz, no, nie wiem, za ile godzin tam to zrobią. Out to hell. Dzięki za follow, thank you for follow. Yo, by the way, do you know what the first map is? Sorry, I wasn't in the first map, so I don't know. Hello, man. Thank you for the follow. I didn't watch it, so I cannot tell. But I can ask, which map was first one? Bo widzę, że admini chyba chcą sobie uzupełnić, żeby było ładnie. Blackpink to druga mapa. Pierwsza, nie wiem, zobaczymy. Catalyst. Catalyst. Tak dbają o anglojęzycznych, że na polski muszą przychodzić się pytać, tak. A ciekawe, że zrobili relacje na oficjalnym angielskim kanale StarCraftowym z australijskich kwalifikacji, a z amerykańskich nie bardzo. Dobra, gratulacje dla tego zawodnika, kończymy nagranie na YouTube'a. Rolling StarCraft, polecam suba, lajka, komentarz po raz kolejny. No i dzwonek YouTube'owy też mile widziany. GG. Widzę, że Jon Snow zhejtował własny amerykański qualifier. Dobra, GG.